Lukas nad tym pracował kilka lat. Oni odczekali po wprowadzeniu na przykład systemu jednogłośnikowego na rynek. Oni odczekali specjalnie rok jeszcze dwa i zastosowali wszystko w tym systemie, co zostało sprawdzone w technologii systemów jednogłośnikowych. Tam są nowe siły, tam są nowe ciśnienia. Kierownik akcji widzi w każdej chwili, czy wszystko ma, czy wszystko zabrał, czy sprzęt znajduje się na swoim miejscu. Zobaczymy następnie, że on ma budowę modułową, czyli my z tego namiotu, ten namiot możemy rozebrać do stelaża. Możemy zdemontować wszystkie ściany. Kabina i wanna odciekowa. Druga strefa jest strefą przejściową, jest strefą, w której mogą być zdejmowane ubrania chemiczne, mogą być rozkładane aparaty, przejście. No i właściwie podzielić ten namiot na logiczne części funkcjonalne. Samochodem specjalistycznym z rodziną w takiej sytuacji. To jest stan, w jakim mamy gotową drogę ewakuacji, a może tu skokofron ten, proszę ekipę o przewrócenie skokofronu na bok. One w tym pomagają. Tego stresu w akcji ratowniczej zarówno dla ratowników, jak i dla ratowanych jest dużo. Dlatego każda redukcja, wszędzie tam, gdzie musimy się dostać do poszkodowanego, który jest w sekund, będziemy mieli gotowy trap ratowniczy. Proszę o odkręcenie zaworu dyski. W związku z tym również siły wzrosły proporcjonalnie. Największa podróż...